Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i zapraszam na kolejny odcinek z Żywych Trupów. Ale zanim zaczniemy rozgrywkę, moi drodzy, chciałem Wam bardzo podziękować z całego serduszka za to, co odwaliliście pod ostatnim odcinkiem. Jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony Waszą aktywnością. Zobaczcie, ile żeście zostawili łapek w górę. Zostawiliście 369 łapek w górę i ani jednego dislike'a w ciągu 12 godzin. Wow, jestem z Was dumny, dlatego nagrywamy kolejny odcinek. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. I o co tutaj chodziło? Aha, Clementine przez sobie łóżko tak ładnie pościeliła, to pamiętam. Coś tutaj puka. Stuka. No przetrzyj oczka, kochanie, przetrzyj, bo... zaraz coś wyskoczy i może być... aha, niebezpiecznie. Kabel? Czy sznurek? Co oni tam grzebią? Chcą uciec, ja wam dam. Strzelamy! Stop! Hands up! Don't move. Aha! Konspira! Konspira! Easy now. Step back. Odsuń się, bo cię kropne, stary! To jest ostatni SUV na tej planecie, który chodzi. Który jeździ. Clem. Don't do this. Nie. Nigdy w życiu. Dokąd się wybieracie? Że Kenny swoją tak czujność uśpił? Coś mi się nie chce w to wierzyć. On zaraz gdzieś tu wyskoczy z krzaków. Wyprowadzi Kutara te tajny cios? No jestem ciekaw. Albo Hudo. Kutarata albo Hudo. Kenny, czuj pomocy! Dobra, sprzedani. No, to ładnie, ale mu się oberwie, po prostu mu się tak oberwie rudemu, że ja nie mam pytań, nie mam pytań. Zastrzelili mnie. Na wylot przeszło, kurczę. Aha. Co? Lee? Lee? It's just a bad dream, sweet pea. To jest niemożliwe, że się cofniemy. Nie ma najmniejszej opcji. What was it about? Duck? He's bit. We don't know how this works yet. Maybe it's like a cold. Ale by były jaja. Przecież jak my się cofniemy z fabułem, będzie w trzecim sezonie Lee, no to ja się chyba sam zastrzelę. Maybe she can help him. On umrze. He's going to die. I know it. You don't know that? I feel bad. Why? I called him a crybaby when I hid the bug in his pillow. Oh, that's okay, honey. You didn't mean it. Nic złego, nic złego. Lee? Hmm? Why did Lily do that to Carly? I don't know. She was sad, Clem.
That can make people angry sometimes. To głupi powód, dokładnie. You're right. It is. Clem, people don't always make sense. How come? Normalnie. Bad things happen to everyone. And it's hard to keep being yourself after they do. Do you think we should have let Lily stay? Może. Maybe. It was a hard thing to do. No raczej. But what if she'd done something to hurt you? I don't know if we did the right thing. How can you tell? Well, it's not like math, Clem. Sometimes there just isn't the right answer. I hate math. Ja tak samo nie lubię matematyki. A wy, czy lubicie matematykę, napiszcie w komentarzu. Że mnie opuścisz. O! Bo czego ona może się bać? Innego. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Don't worry about the sin. Let's try to get some sleep. I teraz z pewnością obudzimy, coś mi się wydaje. A jednak się budzimy. Szkoda. Szkoda, wolałbym się w pierwszym sezonie obudzić. Dalej go kontynuować po prostu, żeby fabuła poprowadziła nas w inną stronę. To by było ciekawe. Gdzie jesteśmy? Czyli... Rudego... Afroamerykańczyka i tą dziewczynę żeśmy i Rudom wykopali gdzieś. Now that Clem's awake, we should talk about where we're going. We're headed north. What, to find Wellington? You sure talk a lot of shit, but you got a better plan? We head south, back to House. Carver's camp? What kind of plan is that? I think Bonnie said that... nie wiem. Przestańcie się kłócić. Niech fabuła sama prowadzi. I don't care where we go. Just please, stop arguing. She's the one that's going off. Because you won't listen to a thing I'm saying. What's that? You're talking into my bad ear, sweetheart. Jackass. Oh, I still can't hear you. Look, even if there is some place up here, it could take us weeks to find it. We could get back to House in a day. Tell you what. Ciekawe, ile mamy paliwa, co nie? As soon as you pry this wheel from my cold, dead fingers. How's that sound? Whatever. I give up. Get your feet off the deck. Też tak lubię jeździć. Jak jadę daleką traskę. I spy with my little eye an asshole. Your turn. Grow up. Boimy się, w co widzimy? Smukłe w pasie. Świerk? Kurde, nie zdążyłem odpowiedzieć. Co ja widzę? Wysokie ima igły? Świerk? Kurde.
czytam w myślach. What is it with you? It's your family, right? Don't. It is, isn't it? I'm warning you, you little shit. You're just another type A asshole trying to save. Obserwuj drogę, gościu. Watch the road. I am, goddammit. You listen to me. You mouth off about my family, and I will fucking end you. Jesus Christ, I'm so sick of this wounded warrior crap. Cuts up. Pull over. I can't take this. What? Running away again? What a fucking shock. Okay. Tak jest lepiej. In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita died, Kenny? Huh? Where were you? I was there. I couldn't. God damn it, I love that woman. Nobody who died is anyone's fault. We all wanted to be together and it just went bad. But we owe it to them to try to make the best of this. I'm sorry, Clem, but I can't put up with this bullshit anymore. Oh, the feeling's mutual. You know the thing about people like. Ale zadyma, co? You're just a bomb waiting to go off. Everyone talks about you behind your back because they're afraid of you. That ain't true. Mike, Bonnie, Sarita. Fucking liar, that ain't true. Everyone around you knows that sooner or later they're gonna end up dead. Sarita knew it. I know it. Ale mu zaszła za skórę. I told you not to talk about my family. Fuck you. You fucking piece of shit. Go to hell, you son of a bitch. Jesus. Co tu się dzieje? Trzeba będzie cenzurę nałożyć na ten odcinek chyba. Piece of shit. Fine. How's AJ? He's fine. You sure? Yes. Clem, you all right? Yeah. Jakby pasy zapieli, co innego by było, a nie. Kenny, I'm. Wait, hold on. Go around. One of them might have diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. A, no właśnie, a taki byłem ciekawy, ile zostało paliwa. Dobra. Czyli wiemy, że trzeba trochę zupy nakołować. Okej. Idę z tobą. A co będę siedział? Postrzelony pójdę. Postrzelona pójdę. O. Fucking asshole. God. I can't do this anymore. I'm serious, Clem. Oboje mam odwagę. Clem, everyone's like that around him. You know that. Clem, we could leave right now. Are you serious? What about AJ? Look, odjedziemy, akurat paliwo się skończy za tymi samochodami i Ken nas normalnie za tłucze. Don't you ever want to know what it's like to live your own life? O. 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 Oopsie daisy. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck. No właśnie, śnieg niestety ich nie zatrzymuje, czyli Kennego cały misterny plan poszedł. Rua! Uuu, Clem, za szybko, bo... No, dobra, myślałem, że wiecie, za szybko doda gazu i zaczną koła boksować. Ty, uciekaj! Door is stuck, kurde. Dobra, boom, headshot. Ło, bracie. Zamykaj drzwi, zamykaj drzwi! Aha, uciekamy jednak. Ona w tę śnieżycę pobiegła, no ładnie. Bracie, bracie. Nie ze mną te numery. Construction and... Coś tam było napisane na pick-upie. And renovation, okej. Okay. Gdzie Kenny? Okej, okay, zapisywanko. No, jestem mega ciekawy, co się będzie działo w sezonie trzecim. A więc, moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby Farrell nagrał sezon trzeci, tak mi się wydaje, że musimy dobić w tym odcinku 400 łapek w górę i ja zaczynam trzeci sezon. Wjeżdżam, zakupuję gierkę. I jedziemy. I w nowym sezonie, moi drodzy, podnosimy już próg łapeczek. Co 400 łapek odcineczek. 300 już ładnie wbijacie, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym po prostu, żeby moje filmy docierały do większej ilości osób. Dlatego łapeczki są tutaj most important. Okej, okay, bardzo ważne. Lecimy dalej. Nie wiem, czy dobrze idę. Idę w lewo.
No chyba idę dobrze, co nie? Co ja mogłem pójść środkiem między tymi zombiakami, ale i tak mam nieskończoność ilość kul w tej grze, także czemu nie strzelić jakiemuś w łeb, co nie? Zawsze to bezpieczniej. Jakiś zaraz się pojawi, mam już dostępny celownik. Idź, idź malutka, idź. Dobra, padła jak kawka. Mieliśmy chyba znaleźć Jane, o ile dobrze kojarzę. O! Jakiś... Co to jest? Aha, taka w lesie altanka. Taki parking przy drodze, żeby sobie zajechać. Opony, plac zabaw. Nie rozumiem, nie kojarzę. Jakiś taki... A, może jakaś restauracja, coś takiego. Co to jest napisane? Hotel? Playground... Hours... Sunrise, sunset. Nie ma napisane dokładnie, co to jest. Chyba jakiś hotel był. Albo zajazd, coś takiego. Dobra, jesteśmy chyba bezpieczni w środku. Kenny. Kenny. You all right? Yeah. Where is he? Where's the kid? He's with her. You left him with her? Ty left to her? Tak, left to her! Gdzieś uciekła, no skąd mogę powiedzieć, gdzie jest? Jane! Ty się drzyj bardziej, wtedy zombiaki przyjdą, mordo. Idzie Jane, dobra, gitara. Ma chyba, nie? Kinder Bueno na rękach, ma. Oh, thank Christ! Jane, you okay? Nie ma. Where's the kid? Jane! Nie ma. Where is he? Zjedli? He's... Kiedy ją zamorduje? What are you saying? No. 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 Nie, myślałem. Not again. Not again. Clem, look at me. Żartowała, schowała dzieciaka. Just stay out of it. Okay? Nie rozumiem. I don't understand. You have to trust me. You're gonna see what he really is. Mhm, wystawia go na próbę. Dobra, dobra, dobra. Ciekaw sam jestem. Is it true? To prawda? Get out of my way. Kenny? How could you kill a fucking child? I didn't kill him. Uhuhuhuhu. Zostaliśmy tylko my. W sumie trochę szkoda, nie? Jak zginęło Kinder Bueno, to szkoda. A z drugiej mańki, no to będzie nam łatwiej, co nie? Tak wiecie, głupia sytuacja trochę. Uff, oko mu wbije palca. Przestańcie, proszę. Zobaczymy, kogo fabuła wyeliminuje. Ja wszystkim będę pomagał, każdemu. Aha. Dobra, wstajemy. Rozdziel ich. Chyba, że nas potną. Dobra, czyli któryś z nich musi zginąć obowiązkowo. O, bracie. Ja milczę. Dobra, ona mu wyciąga palce z oczu. Uuu.
God damn it, dokładnie. Nie dość, że ten nie widzi, ta będzie kuleć. Z kim ja będę ten świat podbijał na nowo? Dobra. Bierzemy pistolet i wyjaśniam towarzystwo. Kennego zastrzelę, bo zabiję. Odwróć wzrok. Odwracamy wzrok i niech się dzieje, co się chce. Nie wierzę. Zabił ją. To łajdak. To łajdak. Nie musiał. Zastrzel Kennego. Dobra, koniec. Robimy czystkę. Zaczynamy trzeci sezon sami. Clear. Clear. Just do it. Będzie drugi frag w tym sezonie. Nie, moi drodzy, ale wiem, że jest zadyma epicka. A Junior żyje. Obaj zginęli przez fejka. Przez fejkową informację obaj zginęli. No nic, moi drodzy, zaczynamy sezon trzeci po prostu samotnie, z Juniorem na rękach, ale będzie przesrane. Clementine co prawda nie potrafi jeździć samochodem jakoś dobrze, więc z pewnością nie będziemy poruszali się autem. Po drugie, nie mamy paliwa i ani jedzenia. A jak nie mamy jedzenia, no to dziecko płacze. A jak dziecko płacze, no to przychodzą zombiaki. A my mamy tylko jeden pistolet i nie wiem, ile będzie w nim kul. Szybka analiza sytuacji. Szanse na przeżycie 0,0018%. Dziewięć dni później. Widzę, że już doszliśmy na jakiś taki, aha, bardziej ciepły biom. W innym kierunku idziemy. Nie idziemy na północ, tylko gdzieś chyba na południe. No nic, będziemy znowu się chyba smarowali flaczkami, aby przeżyć. Ajajaj, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mamy tomahawka, siekiereczkę. No właśnie. I taka kurtka od Supreme pójdzie się znowu pieprzyć. Ajajaj. Nie no, przecież po buzi nie musisz go tam dziabać. Wystarczy tu w koło tego... jak to nazwać? On wygląda jak z Pokemonów Kakuna. Wokół tej jego otuliny. Powinna Clementine sobie zrobić w ogóle, jak Indianie mieli, wiecie, ten taki plecak z taką dziurką z tyłu i tam dziecko wsadzić. Indianie, nie? Mieli takie tego, nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Tylko młody teraz tak, daj mu, nie wiem, palca do buzi, niech sobie zsie. Żebyśmy jakoś przez to przeszli. No nic, moi drodzy, to by było na tyle z drugiego sezonu. Mam nadzieję, że wam się podobało, naprawdę... Jestem mega ciekawy, co będzie w następnym odcinku. Jeżeli wy też jesteście ciekawi, zostawcie łapeczki w górę dla Farela. 400 łapek w górę pod tym odcinkiem. Także mordo, nie opierdzielaj się, tylko zostaw łapkę w górę. I zaczynamy trzeci sezon. Dodatkowo chciałem jeszcze podkreślić, że w czerwcu, czerwiec, lipiec wychodzi czwarty sezon Żywych Trupów, więc będzie też nagrywane na moim kanale. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!